Mamy dwie metody logowania do systemu. Mamy możliwość wykorzystania użytkownika Windows, czyli tak jak w moim przypadku, w momencie kiedy uruchamiam system, nie jestem pytany o dane logowania, czyli ani użytkownika, ani hasło. System jest otwarty. Mamy informację, że jestem połączony danym użytkownikiem. Tutaj weryfikacja następuje przy logowaniu do komputera, do systemu Windows. Drugim sposobem jest użycie logowania z użytkownikiem i hasłem, gdzie każdy użytkownik podaje hasło, podaje nazwę użytkownika i system za pomocą tych danych łączy się i otwiera w odpowiedni sposób.